Tak, czyli to bardzo mocno podkreślał. Matka Teresa z Kalkuty zresztą dokładnie tak samo, jej całe życie było skupione wokół dwóch rzeczywistości: Eucharystii, a więc Chrystusa ukrzyżowanego, który nas karmi swoim ciałem i krwią, i miłością wobec tych najbiedniejszych, którzy sobie pomóc nie mogą. Tu też jest pewna zbieżność z ojcem Papczyńskim, ponieważ jednym z charyzmatów ojca Papczyńskiego, który nam zostawił Marianom, jest modlitwa za konających i zmarłych. W jego czasach było wiele wojen, było wiele zaraz idących za wojnami i on zauważył, że no trzeba pomóc tym ludziom, którzy umierają nieprzygotowani na śmierć, i zostawił nam jako zadanie, i Kościół to potwierdzał wielokrotnie, zostawił nam obowiązek modlitwy za zmarłych, abyśmy tym, którzy sobie pomóc nie mogą, abyśmy my pomagali. Będzie to po prostu dzień ogromnej radości dla nas, cieszymy się i mamy też takie serdeczne zaproszenie dla wszystkich, aby cieszyli się razem z nami, aby poznawać tę wspaniałą postać, człowieka, który też stworzył naszą polską szkołę duchowości, szkołę mało znaną, jako że wkrótce przecież potem nastały czasy bardzo trudne, kiedy żeśmy stopniowo tracili naszą zdolność do utrzymania niepodległości, ostatecznie ją tracąc. Natomiast w pismach ta szkoła duchowości jest mocno zarysowana, mocno ukierunkowana na Chrystusa. Bardzo piękna, to ksiądz profesor Misiurek z Kulu stara się wciąż propagować i mamy nadzieję, że też będzie z nami uczestniczył w tej wspaniałych uroczystościach. Uroczystości kanonizacyjne ojca Papczyńskiego już 5 czerwca w Watykanie. Kończymy audycję aktualności dnia, 2 minuty po godzinie 14. W Państwa domach gości Radio Maryja. W naszym programie Czas na Wiadomości zapraszamy. Trwają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Na wyjazdowym posiedzeniu spotkał się tam zespół do spraw przygotowania wizyty Ojca Świętego Franciszka i Światowych Dni Młodych. Zdiagnozowane ryzyka związane z przygotowaniem wizyty papieża Franciszka oraz organizacji Światowych Dni Młodzieży zostały w mojej ocenie wyeliminowane, zadeklarowała przewodnicząca zespołu minister Beata Kempa. Z kolei przedstawiciele wojewody małopolskiego i Ministerstwa Zdrowia wizytowali dziś szpital imienia Żeromskiego. Będzie to jedna z placówek zabezpieczenia medycznego podczas Światowych Dni Młodych. Dyrektor szpitala imienia Żeromskiego Zbigniew Król zaznaczył, że jego placówka przygotowuje się już od kilku miesięcy. Chcemy w większości tych oddziałów newralgicznych typu obsługa bloku operacyjnego, bo tutaj w zasadzie w gotowości chcemy utrzymać cały blok operacyjny, plus właśnie oddział chirurgiczny, urazowy, ortopedyczny, chcemy podwoić liczbę personelu, z tym, że na zasadzie jak gdyby takiej gotowości, mając na uwadze konieczność dojazdu błyskawicznego. Na SOR-ze również przynajmniej 1/3 zwiększymy zasoby. Dziennie przyjmujemy do 150 osób na SOR-ze, myślę, że jesteśmy w stanie podwoić jak gdyby tą liczbę. W przypadku jakiegoś zwiększenia korzystania, no będziemy rozbijali namiot taki dodatkowy, żeby tutaj ten triaż wyciągnąć ze szpitala. Jutro do Krakowa przybędzie Komisja Watykańska, która przygotowuje wizytę papieża Franciszka w Polsce. A Światowe Dni Młodzieży rozpoczną się 26 lipca w Krakowie. Od 27 do 31 lipca będzie w nich uczestniczył ojciec święty Franciszek. Polska po raz drugi będzie gospodarzem takiego spotkania. Poprzednio gościła młodych w sierpniu 1991 roku w Częstochowie. Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała skuteczność programu Karta Dużej Rodziny. Izba wskazuje, że chociaż rodziny wielodzietne z zadowoleniem przyjęły ideę programu, jednak zwracają uwagę na potrzebę jego ulepszania. Z raportu wynika, że na razie skuteczność karty jest ograniczona, bo oferowane ulgi nie zawsze są dostosowane do oczekiwań i potrzeb rodzin. Poprawy wymaga także dostępność oferty, szczególnie w mniejszych miejscowościach, mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK-u. Od początku funkcjonowania programu, czyli od czerwca 2014 roku, zawarte zostały porozumienia z około 1000 partnerów, ale działania te nie zostały poprzedzone bezpośrednimi badaniami potrzeb wśród rodzin wielodzietnych. Na razie skuteczność karty jest ograniczona. Popraw wymaga także dostępność oferty, szczególnie w mniejszych miejscowościach. NIK zwraca uwagę, że duża część rodzin wielodzietnych nadal nie uczestniczy w programie. Karty założyło na razie jedynie 40%.
41% uprawnionych. Duża część rodzin wielodzietnych nie przystąpiła do programu, bo w okolicy brakowało miejsc, firm i usług, które proponowałyby zniżki. Program Karta Dużej Rodziny jest realizowany na trzech poziomach: ogólnokrajowym, lokalnym i biznesowym. Ze środków publicznych posiadaczom Karty Dużej Rodziny zaoferowano m.in. zniżki dla rodziców na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego, możliwość bezpłatnego wejścia na teren parków narodowych i ulgi w opłacie za wystawienie paszportu. Prezydent Andrzej Duda odwiedził dziś w Arłamowie piłkarską reprezentację Polski, która przygotowuje się do Mistrzostw Europy we Francji. Podczas spotkania szef państwa polskiego powiedział, że jest dumny z tego zespołu. Nastroje są bojowe i jestem pełny optymizmu. Atmosfera w kadrze, powiedziałbym, jest doskonała. Wierzymy w to, że będzie sukces. Powiedziałem piłkarzom, że chcę być na meczu finałowym, mówił Andrzej Duda po spotkaniu z piłkarzami. A o 21:00 selekcjoner Adam Nawałka ogłosi 23-osobową kadrę. To oznacza, że trzech zawodników nie poleci z drużyną narodową do Francji. Około południa zgrupowanie w Arłamowie opuścił Maciej Rybus, który z udziałem w Euro 2016 wykluczyła kontuzja parku. W najbliższych dniach do Brukseli na rozmowy o zniesieniu wiz dla obywateli Turcji uda się minister do spraw Unii Europejskiej Ömer Celik, poinformował o tym turecki wicepremier Numan Kurtulmus. Po zakończeniu posiedzenia rządu podkreślił, że Turcja niemal wywiązała się ze swoich zobowiązań zawartych w umowie z Unią Europejską. Przypomniał, że Turcja zatrzymała napływ migrantów do Europy ze swojego terytorium. Unia Europejska i Turcja podpisały w marcu porozumienie, zgodnie z którym od początku kwietnia uchodźcy, którzy wjechali nielegalnie do Grecji, mają być przetransportowani z tego kraju do Turcji. Za każdego Syryjczyka wydalanego z Unii Europejskiej ma przybywać legalnie do Unii inny Syryjczyk. W zamian Unia Europejska zobowiązała się do finansowania wsparcia Ankary kwotą 6 miliardów euro oraz do zniesienia od lipca unijnych wiz dla tureckich obywateli. Europoseł PiSu Karol Karski, odnosząc się do zniesienia wiz, zaznaczył, że należy upewnić się, że z Turcji nie będą do Europy napływali potencjalni terroryści. Generalnie nie ma przeszkód, aby Turcy korzystali z ruchu bezwizowego, natomiast należy ocenić, w jakim stopniu jednak te systemy graniczne będą dostosowane do wyłapywania potencjalnych terrorystów, przestępców. Pamiętajmy, że w Turcji miały miejsce niedawno zamachy terrorystyczne, to obywatele tego państwa są sprawcami. Także na terytorium Turcji toczy się konflikt zbrojny z różnym nasileniem. Turcja próbuje przeciwdziałać separatystycznym ambicjom Kurdów i to jest problem do rozwiązania. Więc trudno powiedzieć, jak zakończą się te rozmowy. W maju Komisja Europejska oceniła, że władze w Ankarze zrobiły duże postępy, by spełnić unijne warunki, ale wciąż nie nadrobiono wszystkich zaległości. Wśród nich jest reforma tureckiego prawa antyterrorystycznego, na którą Ankara stanowczo nie chce się zgodzić. Zatem do Madrytu wyleciała grupa 45 uchodźców, którzy trafią do Hiszpanii w ramach unijnego programu relokacji. Są to Syryjczycy, Irakijczycy oraz jeden obywatel Republiki Środkowoafrykańskiej. Wśród nich jest 8 kobiet i 15 dzieci. W grupie są członkowie 6 rodzin, 3 syryjskich i 3 irackich, Syryjka z 2 dzieci oraz 16 samotnych mężczyzn. Już w ubiegłym tygodniu do Hiszpanii przyleciała pierwsza grupa 20 relokowanych uchodźców. W najbliższą środę ma dotrzeć kolejnych 19. Wszyscy wchodzą w skład grupy 150 uchodźców z Grecji, których hiszpański rząd zgodził się przyjąć do końca czerwca. Jak podaje agencja EFE, Hiszpania przyjmie ponadto 32 uchodźców przebywających we Włoszech. Między listopadem a grudniem ubiegłego roku do Hiszpanii trafiło 18 uchodźców spośród prawie 16 tysięcy, których rząd w Madrycie zgodził się przyjąć w latach 2016-2017. Zakłada to przyjęty we wrześniu ubiegłego roku kryzysowy unijny program relokacji 160 tysięcy osób. To były wiadomości w Radiu Maryja. Także proszę Państwa, Radio Golcinka. Dziś sparownik pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaduszynkach diecezji włocławskiej odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16:30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17:30 rozpoczęcie transmisji w Radiu Maryja i telewizji Trwam, a następnie program słowno-muzyczny pod tytułem Polskie hymny z Maryją Królową i Świętymi
przygotowany przez dzieci i młodzież. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering, biskup włocławski. Homilię wygłosi ojciec Edward Stradomski, cysters, opat z Jędrzejowa. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat Piękno i dobro Kościoła, święte powołanie chrześcijańskie. Gośćmi rozmów będą ksiądz profesor doktor habilitowany Ireneusz Werbiński z Torunia, ksiądz doktor Andrzej Tomalak z Włocławka, siostra doktor Natalia Musidlak i siostra Agata Błaszczyk ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Maryi Niepokalanej, pani Żaneta Szczerbiak i pan Piotr Mroczkowski, przedstawiciele Szkoły Katolickiej imienia Jana Długosza oraz Sodalicji Mariańskiej. Wszystkich mieszkańców Zadusznik i okolic, a także całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 6 czerwca w parafii katedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku i 13 czerwca w parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Kobyłce koło Warszawy. Czy ty uważasz, że powinniśmy o mowie mówić o polskim dzień dobry, przed nami popołudniowa modlitwa z liturgii godzin. Drodzy Państwo, oto numery stron, na których odnajdziemy poszczególne części naszej modlitwy. Poniedziałek 13 tygodnia zwykłego, hymn Stwórco Potężny Wszystkich Rzeczy z pierwszego tygodnia. Korzystamy z tomu trzeciego liturgii godzin, strona 549. Psalmodia z poniedziałku pierwszego tygodnia, strona 587. Czytanie, werset i modlitwa, strona 590. Informacja dla posługujących się wydaniem skróconym psalmodii odnajdziemy na stronie 745. Zapraszam. Rzeczywiście odprowadzący z obecnie już 60-letni orłów, na początku 80. ożenił się z obywatelką Polski. Przeprowadził się do Krakowa i w ten sposób otrzymał polską obywatelstwo. I dopiero po decyzji pod końcem 90. Tak, no, chcemy odwiedzić, że stał się to na prośbę jego znajomych, którzy tworzyli wtedy podejście organizacyjne dla człowieka. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu mojemu. Panie, pośpiesz kierunkowi mojemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Alleluja. Stwórco potężny wszystkich rzeczy, wśród przemian świata Tyś niezmienny. Światłem i czasem rządzisz mądrze, następstwo godzin ustalając. Wieczór napełni swoim blaskiem, by mroki nie zgasiły życia, kiedy zechcieli się spokojna doprowadź nas do wiecznych. On opisuje apokalipsę jakiejś tam formacji politycznej, która może dotyczyć każdych rządów i każdej partii, więc z tego powodu bywał wstrzymywany i nieupowszechniany. Ale myślę, że poza paroma może krótkimi momentami to nie jest już zaskakujące. Dzisiaj pornografia nam się wciska, komputer to się nazywa wirus, prawda? Więc jesteśmy już jakoś też lekko na tą chorobę nadmiernej podejrzliwości, na wulgaryzm, na przemycanie motywów seksualnych, uwrażliwienie niewór, zabezpieczenie. Każdy z nas jakoś łatwiej to nam szkodzi. Nasz potoczny język jest pełen wulgaryzmu, więc wulgaryzmy tu, które zresztą są wpisywane w rytm i rym, mogą imponować i zachwycać wreszcie wręcz tym, w jaki sposób słowo wulgarne nagle staje się słowem. My mamy do zilustrowania naszej rozmowy takie krótkie fragmenty ze sceny. To są oczywiście tylko reporterskie takie nagrania, ale żeby zilustrować trochę fragmenty tekstu Państwu przypomnieć, od czasu do czasu będziemy się do nich odwoływać. Zdaje się też nowoczesne, są zaangażowane w tę sprawę.
Znaczy, oczywiście, no, myślę, że od tego się ten nacisk polityczny ze strony Polski. Słyszymy od kilku dni i zapewne w wielu głowach pojawia się wówczas pytanie, kiedy te wiadomości do nas docierają. Czy pielęgniarki w imię swoich interesów finansowej natury nie narażają życia pacjentów, w tym wypadku dzieci? Czy w ogóle powinny strajkować? Ale czy to znaczy, że ta grupa zawodowa, podobnie jak lekarze, nie ma prawa do akcji strajkowej? Bo zawsze przecież taka akcja strajkowa oznacza jedno, opuszczenie pacjentów. Mówiąc o prawie, mam na myśli raczej prawo moralne, bo prawo związkowe jest. Proszę Państwa, problem jest ciekawy. Przerabialiśmy zresztą już takie sytuacje nie raz w Polsce. Potem wrócę do tamtych spraw już historycznych, ale dzisiaj mówimy o Centrum Zdrowia Dziecka i miło mi bardzo powitać, niestety tylko telefonicznie, ale jednak, przewodniczącą Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Centrum Zdrowia Dziecka, panią Magdalenę Nasiłowską. Pani Magdaleno, czy się słyszymy? Tak, dzień dobry. Witam panią serdecznie. W studiu mamy także gościa, proszę państwa, jest z nami przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Pan Marek Cytacki, witam serdecznie. Zacznijmy zatem od pani Magdaleny Nasiłowskiej. Proszę powiedzieć, czy taki problem także tkwi w państwa głowach, w pani głowach, bo to chyba same kobiety pracują, prawda, w tym zawodzie, w Centrum Zdrowia Dziecka akurat, o którym ja przed chwilą wspomniałam, że to jest naruszenie praw pacjenta, że to jest coś, co może wydawać się wątpliwe z etycznego punktu widzenia. Jak to jest, pani Magdalena? Z tym problemem, z tym strajkiem. Proszę Państwa, w takiej sytuacji, jak jest Centrum Zdrowia Dziecka, w takiej obstawie, czy w takim obłożeniu pacjentów i możliwości postawienia pielęgniarek do pracy, to nie do nas należy zapytać, czy jest etyczne to, że pacjenci nie mają opieki bez strajku, kiedy jest 30 dzieci i dwie pielęgniarki. Gdzie jest w tym momencie rzecznik praw dziecka? Gdzie on jest w takiej sytuacji, że nie jesteśmy w stanie zapewnić opieki nie dlatego, że jest strajk, tylko dlatego, że proszę Państwa, nie ma kto pracować. I proszę nie sprowadzać wszystkiego do tego, że to jest nasza wina, że jest tak, a nie inaczej w naszej ochronie zdrowia. My jesteśmy jak najbardziej gotowi i możemy stanąć w każdej chwili do pacjenta, do pracy. Nie do łóżka, proszę Państwa, bo łóżka stoją puste. Na niektórych oddziałach, które są dopiero otwarte, a nie ma tam kto pracować. Także medialnie otworzono transplantologię, na której nie ma ani jednej pielęgniarki, nie dlatego, że strajkują, nie dlatego, że jest taka sytuacja, że koleżanki odeszły od pacjenta. Drodzy Państwo, czy to jest moralne, że nie ma pielęgniarek dlatego, że brakuje ich na rynku? Czy to jest moralne, że pielęgniarki strajkują dlatego, że chcą zabezpieczyć dzieci, które zostałyby bez opieki dlatego, że nie ma strajku, a jest ignorancja ze strony właściwie każdego, kto o tym decyduje, nie słucha, że pielęgniarki wyjeżdżają z kraju, wyjeżdżają na lepsze życie do innego kraju, opiekują się innymi dziećmi. To nie jest moralne w tym momencie, że my nie chcemy, żeby były zabezpieczone, to musi być odpowiednia ilość pracowników. I to jest moralne, że ich nie ma. Nie dlatego, że jest strajk, tylko dlatego, że ich po prostu nie ma. Proszę powiedzieć, ile pielęgniarek każdego dnia właściwie brakuje w Centrum Zdrowia Dziecka? Brakuje w tym sensie, że powinny być, żeby zapewnić tą właściwą opiekę pacjentom, a nie ma. Dlatego, że brakuje w zawodzie tych ludzi, prawda? Szanowni Państwo, pielęgniarek w tym momencie w Centrum Zdrowia Dziecka jest 720 na etatów. Powinno być, podaje się nam również taką liczbę, około 800, ale niestety codziennie na dyżurach brakuje 70 pielęgniarek. Te pielęgniarki, których brakuje, zastępowane są koleżankami, które mogą wziąć dyżury zlecone, które są droższe, dodatkowo płatne, po to, żeby zabezpieczyć, czyli tak jakby prowizorycznie załatwić
załatwić temat i pokazać, że jakoś pracujemy, tak? Proszę Państwa, ile można jakoś pracować na prowizorze? Wam zależy na jakości pracy, ale macie także postulaty natury ekonomicznej. Chcecie dostać podwyżki, prawda? Zarabiacie za mało. Czy może Pan powiedzieć naszym słuchaczom, ile zarabiają pielęgniarki w Centrum Zdrowia Dziecka? Jak to wygląda? Szanowna Pani, jak już mówiłam nieraz, Państwo próbujecie wszystkie rzeczy sprowadzić do pieniędzy. Nie, nie tylko. Ja wyraźnie powiedziałam to we wstępie audycji. Tak. Państwo próbujecie od nas jakby dostać informację, jaka jest kwota i ile my zarabiamy. Drodzy Państwo, jak my tak świetnie zarabiamy, bo tutaj nasza dyrekcja przedstawia różne pomysły, różne rzeczy, które Państwo pokazujecie. Dlatego nie ma pielęgniarki. Dlatego Centrum Zdrowia Dziecka takim dużym ośrodku prestiżowym, najlepszym w Polsce dla dzieci, gdzie każdy chciałby się leczyć i również dużo pewno by chciało pracować, gdyby było zapewnione bezpieczeństwo klasy. A dlaczego nie ma koleżanek? Proszę Państwa, dlaczego tego nie ma? Ale może Pani nie ma? Tak świetnie zarabiamy i nikt nie chce pracować, a Państwo próbujecie w ten sposób tutaj pokazać ten problem. Tutaj każdy jest, drodzy Państwo, że tak przedstawię tak pokrótce, jakie my mamy po tych 7 dniach, nie po paru, po 7 dniach prowadzenia strajku mamy takie odczucia. Przepraszamy wszystkich, że mają problem z ewentualnie z jakimś dostaniem się do Centrum Zdrowia Dziecka albo przesunięciem terminu. Bardzo przepraszamy, ale lekarze w Centrum Zdrowia Dziecka nie strajkują, pracują. Wykonują takie rzeczy jak tomograf albo rezonans, jak to Państwo pokazujecie, że nie zostało to zrobione. To nie my to robimy. Robią to lekarze i technicy. Drodzy Państwo, jeżeli nie ma zachowania bezpieczeństwa, to niestety pacjent nie jest bezpieczny. I myślę, że to są pytania do Pana Rzecznika, który powinien się wypowiedzieć, dlaczego nie było go do tej pory u nas, dlaczego nie zabezpieczał pielęgniarek, dlaczego nie zabezpieczał możliwości dla dzieci dobrego, godnego leczenia, skoro u nas ci grafiki nie zginają. Nie można pracować, na tych grafikach są niedopuszczone do pracy, bo jeżeli na nocy, na oddziale ciężkim, chirurgii, jest jedna pielęgniarka, która była przewidziana na ten okres, kiedy jest strajk, bez strajku na początku maja, to drodzy Państwo, o tym my rozmawiamy, strajk nie musiał być. To by było na tym oddziale, gdyby było 15, 13, 10 dzieci i ta jedna pielęgniarka, która miałaby zapewnić bezpieczeństwo. W tym momencie Państwo uważacie, że to jest etyczne, że to jest moralne, że to jest zgodne z jakimikolwiek przepisami prawa. Mamy przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Pacjenta, jest z nami w studiu pan Marek Cytowski, główny specjalista w tym biurze. Odniesie się do pani stwierdzeń i refleksji, które teraz usłyszeliśmy, ale ja chciałabym, panie przewodniczący, żeby pani jednak odpowiedziała mi na to pytanie, bo myślę, że ludzie tego oczekują. Jak wyglądają państwa zarobki, bo przecież te postulaty natury finansowej też występują w czasie tego strajku, choć nie tylko. I to wyraźnie o tym mówiłam, wprowadzając do audycji. Prawda. No pani, jeżeli nasza rozmowa ma się sprowadzać tylko i wyłącznie do tego, nie, nie ma się sprowadzać. Ile my zarabiamy? A ile my zarabiamy? A co to jest etyczne? A ile my zarabiamy? A co to jest etyczne? No droga pani, my nie bardzo mamy o tym rozmawiać. Ale ja zadałam normalne pytanie i prosiłabym o odpowiedź, bo wie pani. Ale pani nie odpowiedziała mi na pytanie, bo rozumiem, że pani zarabia mało, jak na odpowiedzialną funkcję, którą wypełniacie w tym zawodzie. Tak jak prezesowa spółki Unisław nie odpowiedziała, ile za miesiąc. Ja jestem tylko dziennikarzem, proszę. Ile? Która chce mieć godność? Jest pani zatrudniona w szpitalu, który podpisuje umowę z Narodowym Funduszem, prawda? To wszystko idzie z naszych podatków. Myślę, że pytanie o zarobki pielęgniarek nie jest niezasadne w tym przypadku. Szczególnie, że ja wiem, że to nie są dobre zarobki. Przecież ja tego nie mówię, ani nie mówię, żeby się nieetycznie zachowujecie. Niczego takiego nie powiedziałam, to są tylko pytania w tym programie, które może wydają się pani niemiłe, ale
dobrze by było, żeby pani odpowiedziała na nie. Mam takie wrażenie, że pielęgniarki w Centrum Zdrowia Dziecka, w tym momencie, bardziej pielęgniarek w ogóle całej grupy zawodowej, bardziej interesuje losy dzieci, które są, a jest tyle samo, to zazwyczaj jest takie weekendy długie, bo wszystkie dzieci, które mogą być wypisane przed takimi weekendami, są wypisywane, czyli jest to etyczne, prawda, że są wypisywane, nie są wypisywane ze względu na strajk, tylko po prostu w normalnym trybie są wypisywane do domu, bo tak zawsze bywało przed takimi długimi weekendami, że każdy mógł być przekierowany do domu, to tam jest przekierowany, także drodzy Państwo, nie jest coś takiego dziwnego, że w Centrum Zdrowia Dziecka jest taka sytuacja w tej chwili, że przez cały czas było około 200 dzieci, tak samo było Święta Wielkanocy, tak samo było Święta Bożego Narodzenia, tak samo było Weekend Majowy, w pierwszej połowie maja. Panie Przewodniczący, tak pracowałyśmy, ja powinnam całe przedstawicielstwo Polskie przeprosić, że my do tej pory pracowałyśmy właśnie w ten sposób, że koleżanki robiły we dwie to, co powinno zrobić na przykład cztery koleżanki. Czy zatem pani uważa, że właśnie taka forma strajku, o którym wszyscy mówią i to jest głośna sprawa, w tej chwili to jest konieczna, drastyczna metoda, ale konieczna, żeby uświadomić ludziom, jakie patologie występują w tej kwestii, prawda, że jest za mało pielęgniarek, że odchodzą z zawodu, że wyjeżdżają z Polski, że to środowisko zawodowe się starzeje, że nie przychodzą nowe osoby, bo praca nie jest atrakcyjna z punktu widzenia ani finansowego, ani warunków pracy. Podkreślam ten drugi aspekt także. Czy to wszystko decyduje o tym, że chcecie właśnie poruszyć jakby opinię publiczną, czy chodzi o inne sprawy? Tylko pani, właśnie chodzi o to, żeby opinia publiczna dostrzegła problem, bo może ta opinia publiczna zauważy, że my ciężko pracując, dbając o zdrowie i życie małego pacjenta, zależy nam na jego bezpieczeństwie. Pani Magdaleno, ja teraz powiem wobec tego w tym momencie, że nie po raz pierwszy rozmawiam o pielęgniarkach i nie było powodem moich rozmów w tej audycji pod tytułem Jest sprawa, nie były sprawy strajkowe, tylko po prostu zapraszaliśmy tu przedstawicielki państwa środowiska zawodowego, żeby porozmawiać o tym, jak namówić ludzi młodych do podejmowania wykształcenia w tym zakresie, jak żeby przychodzili do zawodu, jak spowodować, żeby zarobki były godziwe i tak dalej, i tak dalej. Także różne jest... Mówię dlatego o tym, że pani tak się odniosła krytycznie do tych pytań, które pani zadałam, a na które nie uzyskałam odpowiedzi. W naszych wiadomościach słyszeliśmy, bo od kilku dni o tym mówimy, że przeciętna pensja pielęgniarek to jest 3000 brutto. Przeciętna pensja, zarobek w Centrum Zdrowia Dziecka i że panie teraz się domagają 200 zł podwyżki i że brakuje właśnie 70 pielęgniarek każdego dnia w obsadzie tak, żeby one mogły spełniać we właściwy sposób swoje powinności wobec pacjentów, a na ogół chyba i tak to robicie, niezależnie od tego, ile was jest, to staracie się jak najlepiej pomóc, prawda? Co chciałaby pani na zakończenie nam powiedzieć tej rozmowy, bo za chwilę będą wiadomości właśnie lokalne u nas w radiu i będziemy musiały rozmowę przerwać. Jaki dalszy scenariusz, co się będzie działo dalej w Międzylesiu, w tym wielkim, wspaniałym szpitalu? Chciałabym bardzo, żeby doszło do porozumienia między nami a dyrekcją i żeby nie było dłużej przedłużony konflikt, który się zrobił, na większą skalę się robi, niż miał w wynikach prawa. Bo on miał być dotyczyć tylko Centrum Zdrowia Dziecka i dyrekcji. To nie jest konflikt polityczny, nie uderza w żadną grupę rządzącą, nie rządzącą. Uchodzi o godność, poczucie bezpieczeństwa dla pacjenta i poczucie Dziękuję bardzo pani za udział w programie telefoniczny. Udział pani Magdalena Nasiłowska, przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Centrum Zdrowia Dziecka. Była gościem naszym. Bardzo raz jeszcze dziękuję za rozmowę. No i życzę, żeby państwo doszli jak najszybciej do porozumienia i żeby wszystko wróciło do normy. To znaczy, żeby było was więcej także w Centrum Zdrowia Dziecka, prawda? W tym zawodzie. Dziękuję bardzo. Taka wypowiedź, która była bardzo kłopotliwa.
możliwe dla pozostałych koalicjantów. RDC. Wiadomości lokalne. Radio Koncita. 14.30. Olaf Warzyński, zapraszam. Białystok, Kraków, Olsztyn, Trójmiasto. Jeżeli któreś z tych miast to cel naszej podróży pociągiem, lepiej dokładnie sprawdzić rozkład jazdy. W związku z remontem trasy świętokrzyskiej niektóre ze składów odjeżdżają bowiem nie z dworca centralnego, a z dworca Warszawa-Gdańska. To zaś powoduje kolejne utrudnienia, także dla pasażerów kolei mazowieckich, tłumaczy rzeczniczka spółki Donata Nowakowska. W związku z kursowaniem pociągów dalekobieżnych przez stację Warszawa-Gdańska, wybrane pociągi kursujące na linii do Ciałdowa, ale także do miejscowości położonych na tej linii, na przykład do Nasielska czy do Ciechanowa, będą kończyć bądź rozpoczynać bieg na stacji Warszawa-Zoo. Na trasach dojazdowych ze stacji tymczasowych do tych docelowych można bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Podobne problemy mają też pasażerowie SKS-u. Linie S3 i S9 kursują na skróconych trasach. Szpital przy Karowej w Warszawie promuje karmienie piersią. W lecznicy rozpoczął się właśnie tydzień promocji karmienia piersią. Na miejscu mamy otrzymają fachową pomoc i porady doradców laktacyjnych. Będą też wykłady. Specjaliści podkreślają, że pokarm matki to najlepsze, co może otrzymać noworodek i niemowlak. Same mamy przekonują, że choć początki często są trudne, to warto. Jest to zdecydowanie najlepszy pokarm dla dziecka. Po drugie, nie spodziewałam się, że tak szybko wrócę do swojej poprzedniej sylwetki. Po trzecie, jest to po prostu wygodne. Na wakacjach, u znajomych, w parku. No i przede wszystkim to bliskość, że ja czuję się naprawdę tak więź się szybko urodzi. Przynajmniej u nas tak było. Moje karmienie też nie było na początku łatwe. Jednak gdzieś tam w sobie czerpałam tą siłę. Cały program tygodnia promocji karmienia piersią na stronie szpitala www.szpitalkarowa.pl. Tak zwany Serek Wolski zostanie zabudowany. Stanie tam kompleks biurowy wraz z parkiem linearnym. W połowie roku ruszy budowa pierwszego 8-piętrowego budynku o biegu Okopowej Wolskiej i Alei Solidarności. Potem deweloper postawi drugi, większy gmach, a na koniec na Serku Wolskim stanie 130-metrowy wieżowiec. W planach jest też park linearny ze ścieżką rowerową od Karolkowej do Towarowej. Budowa całego kompleksu ma się zakończyć w 2021 roku. Sytuacja tam jest absolutnie tragiczna. RDC, Polskie Radio. Lokalnie na Mazowszu już może padać, w Warszawie na razie słońce i niewiele chmur, ale i w stolicy niewykluczone dzisiaj przelotne deszcze. Na termometrach 29 stopni, ciśnienie 996 hektopaskali. Nie mogą przewozić jedzenia, mogą przewozić na przykład tylko lekarze. Może padać, już słońce świeci, może padać. Nie poruszają się do przodu. Dziękuję bardzo, doktor Łukasz. Jeden z najpopularniejszych artystów polskiej estrady, z którą był związany ponad 60 lat. Śpiewał takie przeboje jak Tango Milonga, Ta ostatnia niedziela czy Pierwszy siwy włos. A debiutował w okresie międzywojennym w słynnym chórze Dana na scenie warszawskiego teatru Kiko Kwo. Jak wspominał po latach, nie od razu udało mu się do niego dostać. Z kilkoma kolegami zorganizowaliśmy chór. Zwróciliśmy się do Kli Pro Kwo i po generalnej próbie generalnie nas wyrzucono. Przeżyłem to okropnie. Byłem tak zarozpaczony, że całą noc przechodziłem po całej Warszawie. Doszedłem aż do Wilanowa. W czasie wojny Mieczysław Fog pomagał Żydom, za co rząd Izraela uhonorował go tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Kiedy rozpoczęło się powstanie warszawskie, śpiewał na barykadach słynny Marsz Mokotowa. Zmarł 3 września 1990 roku. Narzekania, niezadowolone, zawodzenie, łukanie. Obok rządzy budziła się w nim chęć do kłótni. To zdarzało mu się zawsze, ilekroć przebrał miarę. Jego czarniawa twarz stała się jeszcze bledszą i język plątał mu się, gdy mówił głosem podniesionym już i rozkazującym. Daj mi usta. Dziś, jutro, wszystko jedno. Dość tego. Cezar wziął cię od Aulusów, by cię darować mnie. Rozumiesz? Jutro o zmroku przyszlę po ciebie. Rozumiesz? Cezar mi cię obiecał, nim cię wziął. Musisz być moją. Daj mi usta. Nie chcę czekać jutra. Daj prędko usta. I objął ją. Ale akte poczęła ją bronić,
i ona sama broniła się ostatkiem sił, bo czuła, że ginie. Próżno jednak usiłowała obu rękami zdjąć z siebie jego bezwłose ramię. Próżno głosem, w którym drgał żal i strach, błagała go, by nie był takim, jaki jest i by miał nad nią litość. Przesycony winem oddech oblewał ją coraz bliżej, a twarz jego znalazła się tuż koło jej twarzy. Nie był to już dawny, dobry i niemal drogi duszy Winicjusz, ale pijany, zły satyr, który napełniał ją przerażeniem i wstrętem. Siły jednak opuszczały ją coraz bardziej. Daremnie przechyliwszy się, odwracała twarz, by uniknąć jego pocałunków. On podniósł się, chwycił ją w oba ramiona i przyciągnąwszy jej głowę ku piersiom, począł dysząc rozgniatać ustami jej blade usta. To są skrajności. Lecz w tejże chwili jakaś straszna siła odwinęła jego ramiona z jej szyi z taką łatwością, jakby to były ramiona dziecka. Jego zaś odsunęła na bok jak suchą gałązkę lub zwiędły liść. Coś się stało. Winicjusz przetarł zdumione oczy i nagle ujrzał nad sobą olbrzymią postać Liga, zwanego Ursusem, którego poznał w domu Aulusów. Lig stał spokojny i tylko patrzył na Winicjusza błękitnymi oczyma tak dziwnie, iż młodemu człowiekowi krew ścięła się w żyłach, po czym wziął na ręce swą królewnę i krokiem równym, cichym wyszedł z triklinium. Akte w tej chwili wyszła za nim. Winicjusz siedział przez mgnienie oka jak skamieniały, po czym zerwał się i począł biec ku wyjściu. Ligio! Ligio! Lecz żądza, zdumienie, wściekłość i wino podcięły mu nogi. Zatoczył się raz i drugi, po czym chwycił za nagie ramiona jednej z bachantek i począł pytać, mrugając oczyma, co się stało. Ona, wziąwszy kruszę z winem, podała mu ją z uśmiechem w zamglonych oczach. Pij, rzekła. Winicjusz wypił i zwalił się z nóg. Większa część gości leżała już pod stołem. Inni chodzili chwiejnym krokiem po triklinium, inni spali na sofach stołowych, chrapiąc lub oddając przez sen zbytek wina, a napijanych konsulów i senatorów, napijanych rycerzy, poetów, filozofów, napijane tancerki i patrycjuszki, na cały ten świat, wszechwładny jeszcze, ale już bezduszny, uwieńczony i rozpasany, ale już gasnący, ze złotego niewodu upiętego pod pułapem, kapały i kapały wciąż róże. Na dworze poczęło świtać. Radio Concita, proszę Państwa.